Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wzięcia udziału w wydarzeniu absolutnie wyjątkowym. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja szczególna. Szczególna ze względu na obecną sytuację jest też forma, w jakiej będziemy o niej mówić. Niezmiennym pozostaje jedno. W Polsce o wolności mówimy głośno i z dumą. Szanowni Państwo, zapraszam na uroczystą galę przygotowaną w związku z obchodami święta 11 listopada. Projekt realizowany wspólnie z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Dębrznie nazwaliśmy Moje Miejsce na Ziemi. Tak się czujemy, tak chcemy się czuć w Polsce i w Dębrznie. Bezpiecznie i u siebie. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji działań w ramach projektu, serdecznie dziękuję. Dziękuję Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty i Burmistrzowi Dębrzna za objęcie naszej inicjatywy honorowym patronem. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemknęła, szabrem odbierzemy. Nasz Marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się. Takie dziewczę kocham, co ma czarne oczy. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewczyno, bo cię powodam. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz, ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz. Pytanie nietrudne, każdy to przyzna. Jak nazywa się nasza ojczyzna? Polska! Szafirowym blaskiem jej woda błyska. Najdłuższą rzeką Polski jest... Wisła! Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie, a na niej biel jest i czerwień. Karwa! Każdy Polak dobrze wie i zna, że pieśń narodowa Wybickiego za autora ma... Mazurek Dąbrowski! Noszą dla pasów leczary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota, lecz pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Godło, dawno, dawno temu za górami, za lasami trzej bracia, Lek, Czech i Rus, przemierzali krainy w poszukiwaniu dobrego miejsca na swoje nowe osady. Rus i Czech znaleźli je wcześniej, a Lek pojechał dalej sam. Strudzony podróżą postanowił odpocząć pod ogromnym dębem. Po chwili zauważył, że na samym czubku znajduje się gniazdo. Nagle wzniósł się z niego biały, dostojny orzeł. Długo wpatrywał się w białego, pięknego orła, który dumnie unosił się na tle zachodzącego słońca. Drugim naszym symbolem jest flaga. To dwa połączone ze sobą kolory. Biały symbolizuje czystość, jaką reprezentuje orzeł, a czerwony jego waleczność i odwagę.
Ta pieśń powstała, gdy Polska była w niewoli i zniknęła nawet z mapy Europy. Polacy nie mogli się z tym pogodzić. Walczyli o naszą ojczyznę. Jednym z nich był Józef Wybicki, który napisał słowa hymnu we Włoszech. Cześć, jestem Tosia. Wykonam utwór Pierwsza Brygada. Życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili współpracować, żebyśmy podejmowali odważne decyzje. Niech małomiasteczkowy znaczek wyjątkowy. Wszyscy tacy jesteśmy.